Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest pierwszy, jestem po pierwszej nocy tutaj w Szwecji na naszym mieszkaniu. Mieszkamy sobie w takiej szeregówce, jak widać z tyłu. Później nagram coś z wewnątrz, pokażę Wam jak jest w środku. Natomiast przejdziemy się nieco po okolicy, króciutko, ale zobaczymy co tu wkoło jest, jak wygląda ten krajobraz. Jesteśmy na takiej górce. Przyjechaliśmy w nocy, o drugiej w nocy, więc kompletnie nie było widać tu niczego. Muszę nieco okolicę obserwować. Powiem Wam, że dosyć miło tu jest, tak jakoś nie jest to może dzielnica bogata, ale dosyć jest tak jakoś sympatycznie. Na pewno dużo fajniej w lecie, jeżeli to wszystko się tutaj zieleni. Mnóstwo zieleni tutaj jest na pewno. W oddali mamy Mediamarkt, inne sklepy tego typu. Zobaczymy, podejdziemy tam w godzinach otwarcia, zobaczymy co w tym sklepie ciekawego można kupić. Może uda się właśnie mikrofon kupić, o którym tak długo już wspominam. Zobaczymy, może jakieś są nowe rozwiązania, które jeszcze w Polsce nie dotarły, a może one są tutaj. Zobaczymy, tutaj jest parking, stoi nam samochód. Garaże, fajne osiedle, naprawdę fajne osiedle. Osiedle takich szeregowców, takich szeregówek niby parterowych, ale one są mimo wszystko dwupoziomowe, ponieważ stoją na zboczu góry i jedna część jest z jednej i z drugiej strony, wchodzi się z poziomu zero, ale mimo wszystko są to dwusegmentowe, dwupoziomowe szeregówki. Dobra, tym wstępem zacznę Wam pokazywać, jak przebiegła podróż. I prawdopodobnie takie właśnie vlogi będą się pojawiać w tym momencie. Przynajmniej raz w tygodniu będę starał się coś nagrać i Wam pokazać. Potem pojedziemy do sklepu. Może też się uda coś nagrać. Tutaj plac zabaw, piaskownica, rondo takie do zawrócenia. Naprawdę sympatycznie, fajne miejsce, fajna okolica. Ale przejdźmy może do samej podróży.
Thank you.